Polędwica łososiową. Nie wiem, czy mu polędwica, bo to nie są polędwiczki wieprzowe, tylko to jest schab. No ale to tak samo jak z gulaszem po węgiersku, który nie ma nic związane z Węgrami, tak samo jak polędwiczka nie ma nic związanego ze schabem. Może coś ma, ale są to dwa całkiem inne mięsa, inne w smaku, inne w delikatności i w ogóle. Dobrze, zaczynamy od czego? Zaczynamy od oczyszczenia całego schabu z tych błon. Nie jest to schab dyskontowy, jest to schab kupiony dzisiaj na targu. Zobaczcie się, świeżo wycięto kość. Tu mam ta kość, te kości też będą zapeklowane po tym i będą uwięzione. Zaczynamy od skórowania, a potem się dowiecie co dalej. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że będziemy ten schab wędzić w zimnym dymie przez 3-4 dni po parę godzin, więc jest to kurde z tym trochę roboty. Dobra, ja się teraz o skórowanie, na razie. Schabiki fajnie obrane. Teraz będziemy to peklować. Będziemy to peklować 4-5 dni na mokro. Na mokro. Ja zawsze pekluję na sucho moje wyroby, ale akurat z łososiowy będziemy peklować na mokro. Czyli będziemy to robić w proporcjach takich 50 gramów soli peklowej na pół litra wody. No to czyli musimy tak wymierzyć, żeby to wszystko było fajnie przykryte. Do tego oczywiście możemy dorzucić liść laurowy, trochę ziela angielskiego, pora kulek pieprzu, jakiś jałowiec i zostawimy to w lodówce na 4 dni. 4-5 dni, 4 dni minimum. I teraz bierzemy się za słoninka. 7 długich dni minęło, nasz schabik zapeklowany. Nasz schabik zapeklowany, teraz go wytrzę troszkę ręcznikiem papierowym. Przed chwilą został opłukany z nadmiaru soli. Tak wygląda, taki trochę bladziuchy, no ale nie szkodzi. Teraz robimy taką operację. Bierzemy takie coś. Kładziemy go, żeby się fajnie odciekł jeszcze. Może nie tak, no tak będzie chyba lepiej. Jak to się godzi, w tej pozycji zostawiam go na 12, co najmniej na tym 12 godzin, żeby dobrze odciekł, żeby dobrze wyszła z niego ta peklosola, cała wilgoć i chciałbym mu powiedzieć jeszcze, widzimy się jutro. Jutro będziemy płukać boczek i słonina, która żeby zapeklował też wcześniej i będziemy to wszystko fajnie tym owijać. Na razie temu dawał mi spokój, żeby to dobrze odciekło i wyparowało z wody. Kolejny krok. Chabuś mamy wyschnięty, słoninka opłukane z soli pod ciepłą wodą, położone, dopasowane. Teraz musimy zawinąć to w taki sposób. W taki sposób chabuś musimy zawinąć, żeby nam się to nie rozlatywało. Posłużymy się sznurkiem. Może nie za mocno, bo to jeszcze będzie w siatce, jakbyście nie wiedzieli. To jeszcze będzie w siateczce.
Dobra, tym sposobem będę to zawijał. Widzimy się za chwilę. Schabik mamy owinięty sznurkiem. Teraz dodatkowo, żeby go wzmocnić, ładujemy go do siatki. Mam tu rura PCV-ka 110. Na to naciągnięto siatka, będzie łatwiej. Tak przynajmniej myślę. Żeby nie ściągnąć tego, boczku. O, siedzi. Siedzi w siatce. Pięknie. Tu zrobimy supełek. I idę po folię celulozową i owijemy dalej. Dobra, folia celulozową. Jak sama nazwa mówi, z naturalnej celulozy zrobiono, stosowano do żywności. Jest paroprzepuszczalno, dymoprzepuszczalno, więc przepuści nam dym wędzarniczy. Czemu zawiją folia? Ano temu, żeby nam ten schabik za bardzo nie wyschnął. On ma być w środku delikatny, miękuśki, łatwo się kroić, ale nie ma być wyschnięty. Dlatego ma na sobie boczek i owinemy go jeszcze folią. Może zrobimy eksperyment, że jeden schab zrobię w folii, a drugi zrobię tak, w takiej postaci. Będziemy widzieć. Dobrze, zawijemy to w taki cukierek i zobaczymy za chwilę, co nam z tego wyjdzie. Dobra, tak się to prezentuje. Owinięte, zawleczka założono, od środka mi idzie sznureczek. Tak sobie będzie wisiało i będzie się więziło parę dni w 30 stopniach po, nie wiem, 3-4 godziny. Dobra, ją się biera za drugi. Drugi, tak jak powiedział wcześniej, robimy bez folii. Zobaczymy. Schabik numer 2 bez folii. W samej siateczce, tu się dodatkowo też zawinął. No, tak by to wyglądało, moi drodzy. Dobra, teraz idę do wędzarni, rozpolimy wędzarnia i będę to dzisiaj więził około 4 godzin. Jutro CDN. Widzimy się więc jutro przy drugim więzieniu. 4 godziny, 30 stopni. Zaczyna boczek delikatnie łapać. Widzicie, nawet przez ta folia celulozowa robi się już delikatnie brązowy. W środku, no wiadomo, jeszcze surowe. Teraz to wyłączymy i zostawimy do dnia jutrzejszego. Jutro drugi etap, drugi cykl, że tak powiem. Na razie. 4 godziny, dzień trzeci. Jeszcze z 2 dni na pewno. Dzień czwarty. Jeszcze jeden dzień i kosztuje. Dzień piąty. Tu już jest takie czerwieniutkie. Tu nie było boczku, więc tam trochę mogło się przypalić, nie wiem. Ja myślę, że dzisiaj zrobię ostatni dzień i rozkroję tego dołu i zrobimy próbę. Będziemy kosztować. Dzień szósty bodajże. Nie wiem, dzisiaj będziemy robić próbę smakową, bo kolor ma już taki i zapach, jak powinno mieć. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w środku. Dobra, mamy 6 rano.
Radam to do lodówki. Po południu będziemy otwierać na razie. 6 długich dni więzienia. Jeden dzień 2 godziny, jeden 3, jeden 4. No, tak to się prezentuje. Otwieramy. Oby smakowało tak, jak wygląda. Spróbujemy, musimy ta siatka rozciąć. Troszkę ją podwina. Tutaj to mięsko mi troszkę wyschło, bo nie było tu obłożone słoniną. No ale spróbujemy. Sznureczka na bok. Ciekawe, czy to było wert zachodu. Muszę to robić. Na razie wygląda tak. Wiadomo, to było trochę przypalone. Następny plasterek wygląda już dużo lepiej. Następny plasterek jeszcze lepiej. Wiadomo to, muszą być cienkie plastereczki. Zobaczcie się. To się ale fajnie rozrywa w rękach. Moim zdaniem poezja. Schab łososiowy. Tak wygląda coraz głębiej. Wygląda bajecznie. Smakuje. Jeszcze lepiej. Warto. Powiem wam, warto takie coś zrobić. Fakt, że jest to troszkę zachodu, bo te więzienie tego wszystkiego, dziennie jakieś grzanie, rozpolanie, dokładanie, ale myślę, że było warto. Delikatnie surowy. Bajka. Tradycyjnie łapa w górę i subskrybujcie, tak żeby dobił za niedługo do 500 subskrypcji, a potem będziemy robić jeszcze lepsze rzeczy. Jak się podobało, wiadomo. Nara.